Cześć wszystkim, znowu posiadam trzecią karkanum. Pogarniałem trochę ekwipunek, poekwipowałem wszystko. To jest rzeczywiście ten medalion urody, który szukaliśmy. Więc to będziemy mieli załatwione tą kwestię w końcu. A poza tym, część posprzedawałem rzeczy handlarce magicznej. Większość nie chciała kupić. Dobra. Ojej, myślałem, że to jest świątynia Panarii. Nie, świątynia Panarii jest tutaj. Dobra, wybaczcie mi, jeżeli będę się trochę gubił. Bo dokładnie nie pamiętam tej miejscówki. A właśnie, ciekawe, czy pytaliśmy się Geoffreya. What is it you're bothering me with now? Yes, I suppose I could... Well, it's not a bad place. Better than Tarant, but not much. Full of old nobles who wouldn't know good taste from the rumpled bloomers. And they still got a bloody king here. Talk about antiquated political views. It's enough to make a man toss his crumpets. Yeah. A właśnie, are you Virgil? Yes, what is it? Hey, why not? Co wiesz o tym miejscu? Caladon. I lived here once. I hate this place. Yeah, jasne, Virgilu. Jeszcze tak... Ty, ona też ma coś do powiedzenia. What is it you need? What would you like to know? I see a man who can fly, and a lie that was buried. Interesting, to say the least. Ciekawe, co ma na myśli o tym kłamstwie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. A właśnie, chcieliśmy zobaczyć Virgil. Nie, jego zdolności za bardzo się nie zmieniły. Ciekawe, bo na dobrej ścieżce. W tym momencie miałby trochę... Uj, charakter mu się wymaksował. Nie, to my jesteśmy wymaksowani. My mamy wymaksowany charakter, okej. Okay. A na dobrej ścieżce trochę ciekawszy build mu się zmienia w tym momencie. Ale to... Raczej nie tutaj. Dzień dobry. Dziękuję, Aleksander. Jestem tutaj, żeby porozmawiać z starszym kapłanem. Tak, wiem. Powiedział mi, żeby ciebie przywitać. Kiedy porozmawiałeś z nim... Będziesz miał dalej pytania, to wróć do mnie. Dobra. Potrzebujemy tej jednej rzeczy. Dziwne... dziwne szklane... Dziwne szklane urządzenie. Magicznie zamknięte. Potrzebujemy tego do klanu żelaza. To jest ten klucz, który otworzy nam drzwi. Kim jesteś? Jestem Karl. Porozmawiamy o twojej pracy. Co tu masz? To dziwne po... Dobra. Czy są na sprzedaż? To są bezcenne artefakty. Nie mógłbym się z nimi rozstać za żadne skarby świata. Co wiesz o szczątkach Nasruddina? Gdzie one są? Czy je widziałeś? Ale czego nie pozwolą ci obejrzeć szczątek? Chciałbym na nie spojrzeć. Czy jesteś archeologiem? Tak, takim samozwańczym. Jasne. Miałem na myśli, że bardzo chętnie zobaczyłby zwłoki. Słuchaj, jeżeli... wspomina, że jest to wejście przez kanały, które już widzieliśmy. Dobra.
Umówiliśmy się z nim, że jeżeli coś znajdziemy, to mu damy znać. Ciekawe, jakaś skrzynia? List ropes, okej. Czy mogę wejść? Nie mogę. Tak, gdybyśmy mieli szaty pielgrzyma, to moglibyśmy wejść, tak? Ale nie mamy ich. O, ciekawe. Zostałem przysłany przez Mingorada, żeby zobaczyć Kahua. Czekaliśmy na ciebie, wejdź. Ciekawe, mroczne elfy go pilnują. Bardzo nas nie lubi. Impressive. A whole town, you see? Yes. Kan Hua, jak rozumiem. Yes. I am he, Kan Hua, the one you seek. I have been waiting. Yes. Aranax is pleased you have heeded his warning and come to our side, you see. Much you have heard about Aranax, yes. I believe it is time you heard the authentic tale. Dobra, kontynuuj. Aranax was the strongest of the council, you see. Strength and wisdom were his weapons. Envied and despised the superior elves, the people of Vendergroth did. Such was their hatred, heathen machines of technology they turned to. Aranax's pleas to their reason fell on deaf ears. Interesujące. They brought their destruction upon themselves by creating the Vendergroth device with which to murder Aranax himself. The response of Aranax was swift and decisive. Vendergroth was wiped from the face of Arcanum. The council screamed in dismay at Aranax's strength of will. Yeah. The response of Aranax was swift and decisive. Vendergroth was wiped from the face of Arcanum. The council screamed in dismay at Aranax's strength of will. Weak-minded and old, most members of the Elven Council were by now, you see. If I must die, I will die last, you see? Glorious was his response, was it not? The final battle on the Black Spire took place, unleashing forces not seen before or since. Was the fury and power of the combatants, that the very fabric of reality was torn asunder, you see. Failed by the weakness of those drawn to his side, Aranax was drawn into the void. Yes. All energy left in the bones of the few remaining was drained to create the wards to seal the rift. Even the great Nazaradin was unable to regenerate his energy stores after the effort. Yes. His grief and remorse for what he had done consumed him. Never heard from again was he. Żal i smutek
Za czym, jeżeli mogę się spytać? You do not know, do you? Ernest, Ernest Erdin, in the ancient tongues, do you see? Ernest, Er, loosely translated would be after the lineage of. It is obvious, is it not? Aranax was Nazarene's son, yes. Więc co robicie, sprowadzając z powrotem Aranaxa? All that is left are the wards, you see. The Ring of Brodgar is how they are called today. Weaken the wards we must for the return of Aranax. Jak zamierzacie osłabić kamienie? In this realm, it is what is not being done that is of great importance. Maintained, the wards are not, you see? Maintenance slowed, then ceased. The absence of expenditure of energy. The advent of technology has, in itself, hastened the weakening, requiring even less action on our part. Glorious in simplicity. Dobra, kilka więcej pytań. Yes, of course. Czym była era legend? The age of legends. When Aranax and Nazarene fought alongside one another to bring order to the chaos, you see? Yes, they brought about a golden age where elves assumed their birthright, ruling all other races through the magnificent Elven Council. Glorious, glorious it was. To nie ma sensu, że ty jesteś głową kościoła Panari. The simplicity of all. If one needs to find ways to weaken the wards, one takes over the order dedicated to strengthening them. Yes. Working at cross purposes is displeasing to the circular flow of energies, you see. Dlaczego nie zniszczyć kościoła? To wydaje się być sprzeczne z waszymi celami. That is quite the provocative query, is it not? Energies are squandered in direct conflict, and eyes are drawn towards it. Subterfuge and manipulation are such that the subject does not realize an attack is in the offing. Ironically, the secret of my schemes lie with Nazarene. Twoje sekrety leżą z Nazarudinem. Co to oznacza? Neither here nor there, that is. Another line of questions I can answer, yes. But I prefer to stay away from my past. Perhaps I have said too much already, you see. Dlaczego Kościół mówi, że Aranax jest ostatecznym złem? The entire corpus of a religion cannot be discarded without raising eyebrows, do you see? Slowly turned it must be. A being of ultimate evil is the figment of a child's dreams, is it not? Yes. Aranax can be proven to never have existed by philosophers left to their own devices. Okay. Yes, of course. Czym jest zesłanie do otchłani? Excruciating pain it is. It is the end from which it was previously thought none could return. Kurgan, Gorgoth, the Bane of Kree, Krakatur, and of course, the final banishment, Aranax. All banished to the living death, the void. Yes. Co wiesz o otchłani? The void. None, save those banished, could conceive of it. Yes. Aranax will discuss it not, saying it is not living as we know it, you see. Rozmawiałeś z Aranaxem? The training of years enabled me to attempt to cast my mind into the void. Tens of years brought me nothing but silence. Until the wards were weakened enough to let my mind touch the master. Confusion muddied our link at first, but it soon became strong. Dobra, kilka dodatkowych pytań. Yes, of course. Powiesz mi coś o innych, którzy zostali
zesłanie do otchłani. Which do you wish more information regarding? Zagłada Kree. The Bane of Kree. Yes, he was a noble warrior, not afraid to do what needed to be done to show his strength. Showed no mercy to the town of Kree. Slaughtered every man, woman and child, you see? Nasruddin brought him down in single battle, he did. Glorious it was. Nasruddin's reputation grew to great heights from the seed of that one battle. Okay. Which do you wish more information regarding? Kurgan? One of the few human magickers, supreme he was, Kurgan. Discovered the necromantic colleges. Continued to delve into the darker arts, even after the council bade him to stop. Carried out his dark experiments on live people, he did. Aranax bravely led the council to the banishment ruling for Kurgan. Who went to his fate as a lamb to slaughter. Nie sprzeciwiał się? Strange he was. His talent in researching the darker arts was unsurpassed. Yet too much the coward was he to actually use his own discoveries on those that could defend themselves. Strange, as I said, yes. Dobra. Which do you wish more information regarding? Kim był Gorgoth? Gorgoth was simply a mindless brute, rampaging and killing to fill his bottomless hunger, yes. Another opportunity for the council to prove its authority over the other races it was, you see. Dobra. Which do you wish more information regarding? A Krakatur. Krakatur was a conniving, twisted monster, half man and half dragon, who terrorized cities and villages, killing their inhabitants and burning them to the ground. He could have wielded awesome power in this world, but alas, he was a coward at heart. Dobra. Yes, of course. To tyle. Ah, but you must hear of your task before you take your leave. How could it be otherwise? Perhaps you recall the heinous device constructed in Vendigroth, as I have recounted in my tale? You must retrieve and bring it to me for destruction. As long as it exists, it poses a threat to any powerful mage it might be used upon. Myślałem, że powiedziałeś, że Vendigroth zostało kompletnie zniszczone. Yes. Believed we did that Vendigroth existed solely above ground. Rumors have been surfacing of vast underground corridors and labyrinths where they hid their technological horrors. No one must be allowed to possess the device. Do you see? Too great is its power. Jak to znajdę? The ruins are located somewhere in the Vendigroth wastes. Agents scour the vast wastes as we speak, searching for the entrance to the underground passages. Mark your map, I will, with the location of the gateway to the wastes and the base camp. Yes. Skąd wiesz, że to... jak to ująć? Narzędzie nadal istnieje. A description of it we have heard, spoken by one whose two eyes have seen it. Dlaczego ten gość w takim razie nie odzyska go? Detained he is. King Praetor of Cumbria has thrown him in the pits he has. He holds the exact location of the device. Rescue attempts have met with no success. Regrettable it is. If you were able to rescue him, he would be of invaluable help to you, would he not? W takim razie... uwolnię go, zanim wezmę się za znalezienie tego urządzenia. In the pits of Dernholm, in the kingdom of Cumbria he is kept, you see? Here it is, on your map. Killed many people there, in a fit of rage, which I believe was driven by the loss of his friends at Vendigroth. Yes. Tolo Underhill is the name he goes by. Niziołek, który wpadł w morderczy szał,
Mock him at your own peril. He may be halfling, but he has the intensity of the viper running through his veins. Do you see? Dobra, no tak, to załatwię, to spotkamy się przy kręgu Bordgara. On już poszedł sobie. Cóż, przydałoby się pozwolenie do odwiedzenia grobu Nasruddina. No dobra, wiecie co? Zrobimy. Już tam raz byliśmy, więc udamy się naokoło. Widzimy się na miejscu. Dobra, przy okazji jeszcze jedna rzecz. Wstąpiłem do karczmy z cebulą w nazwie i spotkałem pana Razia. Mam coś, czego możesz być zainteresowanym. Mam pytanie na temat pewnego paszportu, którego zrobiłeś. Nie wiem, o czym mówisz. Nie robię paszportów. To jest wbrew prawu. Pan Preston McLeaf, Radcliffe, sądzi inaczej. Pokaż paszport. Gdzie to zdobyłeś? Przy jego ciele, przy wraku IFS Zephyr. Kim był ten człowiek? W każdym razie. Nie jesteś jedyną osobą, która zadawała pytania. Inni też u niego szukali? Parę zbirów przyszło tutaj zaraz po tym, jak Zephyr opuścił Caladon. Chcieli informacji o nim. Potem odmówiłem. Więc stwierdzili, że potrzebowałem trochę przekonywania. Nie wiem, kim byli. Co im powiedziałeś? Powiedziałem, że zrobiłem mu paszport i że wybrał imię Preston Radcliffe jako gnoma z Tarantu. Poinformowałem też, że się spóźnili, że już odleciał z Zephyrem. Gdzie oni poszli? Bardzo się naprzykrzali. Poszli do Maxima, do fabryki. Dziękuję, to w sumie tyle. No, przy okazji zauważyłem, że jest tutaj złomiarz? A może raczej paser? Wydaje się, że kupuje różne rzeczy. Więc chyba nie kupuję wszystkiego. Dobra, myślałem, że pozbędziemy się u niego nadmiaru rzeczy. Dobra, w takim razie widzimy się przy grobie Nasruddina. Dobra, jesteśmy. Mamy czachę Nasruddina. Przynajmniej kogoś tam wszyscy uważają, że jest Nasruddinem. Przy okazji, czy możemy wyjść na skróty? Nie chce mi się znowu zapierdzielać przez całe te kanały. Drzwi są zamknięte. No dobra, widzimy się za chwilę po drugiej stronie. Dobra, porozmawiajmy z tym gnomem. Już kilka minut, wróciłem skrypty. Mam czachę, mam kilka ciekawych obserwacji. Proszę. Co jest nie tak? Jesteś pewien, że to czacha z sarkofagu? Tak. Ta czacha nie jest elficka, tylko ludzka. Jest coś jeszcze. Coś było wypisane krwią w środku sarkofagu. Tak. Bla, 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 bla. Brakowało mu palca. To wiesz, co to oznacza? Co to oznacza? To jeden z przedmiotów, który tutaj mam. Palec Manoxa. Legenda o nim. Bla, bla, bla. Co mówi legenda? To był chyba pierwszy męczennik Panori. Został mu ucięty palec. Wygląda na to, że on został pochowany w miejsce Nasruddina. A czy możemy wziąć? Myślałem, że pozwoli nam wziąć te rzeczy.
Powinien. Nawet żadnego doświadczenia nie dostaliśmy za to. Lame. Dobra. Zostawmy gościa. Spróbuję się udać do Rose Brew. Spróbuję znaleźć to... to zadanie, o którym mówiłem. Że mamy tam rozpracować szajkę złodziejaszków. Nie wiem, żeby za bardzo mnie interesowało, ale sporo doświadczenia można za to zadanie dostać. A poza tym... No nie, zobaczę, czy się uda, bo... A za bardzo mnie tam ludzie już nie lubią, więc może nikt nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Zobaczymy. Widzimy się na miejscu. Dobra. Barman niestety udał się do odchłani, czy krainy zmarłych. Na szczęście inni ludzie... Momencik, musiałem założyć... Musiałem założyć ten, żeby do mnie porozmawiali. I'll do that for you. Inni ludzie w mieście na szczęście byli chętni gadać ze mną. I tak, i zdradzili mi właśnie lokalizację. Że są jacyś złodzieje. Mhm. Dobra, wszyscy nasi ludzie teraz muszą poczekać. Jak tam będziemy wchodzić? Ciekawe, czy pies się zmieści. I suppose it is done. Yes, I'll do that for you. Okej, pies się nie mieści. Arachnid też się nie mieści. Dobra, musimy mieć tylko małych członków drużyny. Żeby tędy przejść. Dobra. Witaj, bracie. Dasz się zaniepokojony, co się dzieje? Jeden z przyjaciół ich zdradził i trzeba go wrobić. Mamy mu podłożyć dowód. Fredryk jest w karczmie. Dobra. Po kolei idzie. What is it? Let's be on our way. I don't fancy the idea of waiting around here forever, you know. Yeah. Zastanawiam, że chyba za każdym razem, kiedy to robię, to chyba spada im trochę. Of course. What do you yes? Nastawienie do mnie. What is it, your bloody... Znowu problem z miejscem. I suppose. Dobra. To udajmy się z powrotem do Rose Brew. Przy okazji jeszcze raz to będziemy musieli robić, kiedy tam wrócimy. Normalnie podstawianie komuś dowodów to byłoby daleko poza zdolności złodziejskie naszego krasnoluda. Szczęście zaoszczędziliśmy kilka fit pointów. Więc możemy użyć krytyczny sukces w pickpocket. To się liczy jako podkładanie rzeczom, liczy się również jako pickpocketowanie. Dobra. Tyle. Ciekawe, jak można włożyć komuś do kieszeni taką statuetkę, tak żeby nie zauważył. Dobra, teraz musimy pogadać z kapitanem straży.
Kim jesteś? Mam jakieś informacje, które na pewno cię nie zainteresują. Szukasz złych ludzi za rabunek w karczmie. Fredrik jest winny. Możesz to dowodnić? Pokazał mi statuetkę z grabieży, którą się chwalił. Fredrik, bla 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 bla. Dobra. To tyle. A, gdzie tu jest najbliższe wyjście? Chyba na północy. Udamy się z powrotem do tych złodziei i to powinno być tyle w tym temacie. Widzimy się na miejscu. Dobra. Wróciłem. Fredrik został wrobiony za was. Świetnie, to go nauczy. To go nauczy honoru w biznesie. Dobra. No to w sumie tyle. Trochę expa tu dało. W tym momencie gry przyda się każde. Dobra. Wrócimy teraz do Drenholmu, żeby znaleźć tego gościa, który ponoć widział urządzenie z Wendigroth. Będziemy musieli się włamać do tamtejszych, jakby to ująć, więzienia. No i cóż, i potem chyba po prostu się udamy do Wendigroth. Właśnie, bo tam mamy dwie miejscówki, ale nie mamy samego Wendigroth, a poza tym dodatkowe expy będą tam związane z tym gościem. Przy okazji jeszcze coś miałem powiedzieć. A, ten filmik, który był u elfa, wysokiego kapłana, on również występuje w dobrej ścieżce, tylko tam jest Nazrudin narratorem. Nie wiem, spoiler alert. Więc tak, w sumie nie wiedziałem, że to również występuje w złej wersji, ten sam filmik, tylko z innym narratorem. Ciekawe. Dobra, to w sumie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!